Juhejcie, siemano, z tej strony VCR, witam was w kolejnym odcinku, witam was już w nowym miejscu i w zeszłym tygodniu odbyła się premiera najnowszego setu Paradoxy Rift i w dzisiejszym odcinku otworzymy całego booster boxa, oczywiście otwieramy go dzięki współpracy ze sklepem Pokeshop, do którego was bardzo serdecznie zapraszam. Przypominam o kodzie VCR, który daje wam 5% rabatu na cały asortyment, a na dole w komentarzu napiszcie, czy już macie jakieś ciekawe dropy z Paradoxa. Ja was oczywiście zapraszam do subskrypcji tego kanału i oraz do polajkowania tego filmiku. Zaczynamy! A więc uwaga, mamy widzowie Paradox Rift, czyli Pokémony z przeszłości i Pokémony z przyszłości. 36 boosterów łącznie. Jesteśmy w tym momencie w nowym studiu, w nowym miejscu. Tak jest, jesteśmy w bardzo dużym mieście. W sumie możecie zgadywać, w jakim mieście aktualnie mieszkam, do jakiego miejsca się przeprowadziłem. A czekajcie, bo ja bardzo dawno nie otwierałem booster boxa. Dobra, dostałem się do booster boxa z Paradox Rift i generalnie boostery są bardzo, ale to bardzo piękne. Także od razu bez zbędnego gadania lecimy z tematem, będziemy sobie otwierać i będziemy sobie rozmawiać. Oczywiście widzowie, Scarlet and Violet i zobaczymy. Zobaczymy, jakie tutaj są dropy, jakie tutaj są arty w tym secie. Ja tylko jeszcze sobie sprawdzam, czy mi się wszystko nagrywam. Minun, okej. Okay. Kurde, ale się mega jaram, bo jest nowy secik, nowe możliwości, Tinglu. Tutaj chyba nie ma żadnej takiej jakiejś specjalnej energii, tak jak to było w przypadku setu 151. Set 151 już za nami. Koniec tego dobrego. Parasol Lady, Porygon, dwójeczka, Golbat, Vlaza, Flamigo w reversie i tutaj mamy Hoopa i X. Hoopa i X. Proszę Państwa, pierwszy arcik w tym momencie wlatuje tutaj. Znaczy pierwszy arcik. Pierwszy nasz i X. Okej, dobra. Jeśli chodzi o arty tutaj na boosterach, są naprawdę mega ładne. I generalnie ja powiem tak, szczerze, przez ostatnie dni nie śledziłem, co będzie tutaj, to znaczy nie śledziłem tutaj kart Pokémon, dopiero dzisiaj wbijam, nagrywam, żeby jak najszybciej wypuścić właśnie ten odcinek z tego Paradoxa. Nie wiem, jaki następny będzie set, albo wiem, kurde, coś mi gdzieś tam na Instagramie chyba mignęło, że najprawdopodobniej będą shiny Pokémony, ale mogę się w tym momencie mylić. Tak jak mówię, ja byłem teraz przez ostatnich kilka dni na etapie przeprowadzki, nowa praca. No i dopiero teraz ruszamy po raz kolejny. Palkia w holo, bardzo piękna. I na końcu energia ognista. Zobaczymy, lecimy dalej. Nawet nie wiem, jakie są top tutaj dropy właśnie z Paradoxa. Nie mam po prostu kompletnie pojęcia, bo tego nie śledziłem. I Klaffy! Mamy kolejny EX. Kolejny EX-ik wlatuje na nasze konto. Froslass. Tak się on prezentuje. Zielony, przedtem nam wypadł pomarańczowy. Odkładam sobie tutaj na bok. Ostatnio ktoś mi pisał, jakiś widz mi pisał w komentarzu, żeby pokazywać, żeby gdzieś ustawiać te dropy tutaj w kamerze. Ale ja generalnie nie jestem za tym, żeby jakby pokazywać dropów w trakcie odcinka, bo wiecie, dużo osób by po prostu przewinęło sobie, przewinąłby sobie odcinek na sam koniec. Co to za holo? Iron Mod. No to wygląda, widzowie, pięknie, holo. Jest to Pokémon z przyszłości. Dobra, lecimy. Tak, no i generalnie nie ustawiam właśnie tych dropów, tak? No bo wiecie, każdy by mógł sobie na koniec odcinka na przykład przewinąć i by zobaczył, o, Pauser trafił takie dropy i takie. A tu o to chodzi, żeby po prostu każdy z was oglądał odcinek od samego początku do samego końca. Dobra. Roaring Moon EX. Roaring Moon EX. Kolejny EX. Także powiem wam, że dropi tutaj dobrze. Dropi chyba dobrze z tego Paradoxa, bo jest to kolejny EX-ik, latuje na nasze konto. Paradox, proszę bardzo. Ładny arcik. I lecimy. Minun, Snorant, Absol. Kurde, Absol, jaki też ciekawy art. Krobat i Deoxys. O kurde, Deoxys w reversie? W Uchen? Czasami nazwy tych Pokémonów jest mi ciężko wymówić. I lecimy dalej. Ej, wiecie co wam powiem? Chyba nawet nie jesteśmy jeszcze w połowie tego wszystkiego.
Jeśli się nie mylę, to już podałem wyniki na Booster Bundle Halloweenowego, więc warto jest w tym momencie sprawdzić sobie kartę społeczność u mnie na kanale, bo bardzo możliwe, że w dniu premiery właśnie ogłosiłem wyniki Iron Valiant EX. Kolejny EX, same EX-y nam tutaj dzisiaj dropią, nie ma co. Tak się właśnie prezentuje ta karta, śliczna jest. No i nie mam tego białego tła, nie wiem czy zauważyliście, ale większość rzeczy po prostu wyrzuciłem w momencie przeprowadzki, albo po prostu też sobie nie zabrałem. I uwaga, Toxil, Liepard, Rorak, Simipur, Countercatcher. O kurde, ale powiem wam, że te graficzki są mega piękne tutaj. Jeśli chodzi o Pokémony z przyszłości i Pokémony z przeszłości, bo one są oczywiście tutaj podpisane na kartach. Jestem ciekaw też, czy trafimy coś dzisiaj dobrego. Loudred, Remoraid i Zubat, Veluza i... O kurde! Czy to jest, widzowie, złota karta? Ale że tak szybko? Tutaj mamy Chiyu? Nie mam pojęcia, ale uznaję, że to jest bardzo dobry drop. Beach Court. Także uwaga, wlatuje kolejny dropik z jakże tego pięknego seciku, jakim jest Paradox Rift. Paradox Rift. O, przepraszam. Ej, chyba wam pokazałem drop, ale nie jestem pewny. I Pansir? Nie, Chinpao wersji Holo. Jeśli chodzi o karty Holo, jest bardzo dużo fajnych tych kart. No po tym secie 151, po tej pierwszej generacji, no można było się tam gdzieś tam zamudzić w pewnym momencie, tak? Bardzo dużo osób otwierało ten set 151 z racji tego, no że po prostu sentyment, tak? A teraz mamy całkowicie coś nowego. Kurde, wow, super to wygląda. I Xatu, czyli Natu, tak? Proszę bardzo. Teraz jesteśmy najprawdopodobniej już w połowie tego booster boxa. Zawsze, kurde, jak otwieram jakiegoś booster boxa, to staram się was jakoś, widzowie, zagadać. Flamigo, Porygon, Magby, Gligar, Xlash. To jest Pokémon, który pojawił się dość wcześnie w Pokémon Unite. Jeden z moich ulubionych Pokémonów, gdy właśnie sobie ogrywałem Pokémon Unite. Jakby, kurde, no topka, nie? Na solo, no to był naprawdę mega dobry. Nie wiem jak teraz, w ogóle nie wiem teraz jak wygląda Pokémon Unite po tak długim czasie. Dondozo, Wiglet, Groudon i to tyle. I na razie nie ma dropu. Więc uwaga, czarujemy. W tym momencie będzie drop z tego boostera. Coś się na pewno kryje. Chyba, że zakończymy nasz odcinek na 4 EX-ach. Co jest też bardzo możliwe. Mimphoff, Roset, Screamtail, Minut. O, Cyclizar! A to jest Zekrom? Serio, to jest Zekrom? Kurde, już po prostu miałem wyrzucić na bok. Ale Cyclizar, czekajcie. Kurczę, troszkę sobie porysowałem tą kartę. Ale tak się prezentuje dropik. No, mamy. Mamy to, widzowie. W ogóle ile tutaj jest? Aha. 182 zwykłe karty, a jak tam jest później właśnie z tymi full artami i tak dalej, nie mam pojęcia. To dopiero będziemy sobie sprawdzać na odcinku z ETB-ków, tak. Będziemy sobie sprawdzać ETB-ka, to tam będziemy sobie sprawdzać, nie? Jak tam te karty wyglądają, bo w ogóle nie mam pojęcia. Cyclizar i Golbat i... No nic, nic. Arty piękne, nawet te holo zwykłe są bardzo piękne, mają te Pokémony. A my lecimy dalej. Paradox Rift. I czy tutaj coś będzie? Krokolar, Swablu, Zacian. Bardzo dużo fajnych Pokémonów w holo, nie? Zekrom, Zacian. Co tam jeszcze było? Palkia. No to powiem wam, że jeśli chodzi o holo karty z tego setu, no to jakaś topka jest, nie? Dużo osób, wiecie, chciało mieć Palkię, Zekroma w holo. Także jest dobrze. Gligar. Fuecoco. O, Fuecoco. Fuecoco oczywiście jest. Morpeko. Esfatra. Esfatra i energia. Zwykła. Szkoda. Brakuje mi właśnie w tym momencie tej energii, tak jak było w secie 151. Czy tam była energia holo. Jakby dużo osób właśnie będzie wracać, jak będzie chciało sobie wydropić jakąś energię fajną holo, to będą otwierać te boostery, nie? Z setu 151. I
Ooo, i tutaj mamy full arcik, Golly Sopot i X. Jeśli dobrze, to oczywiście wymówiłem. Także mamy tutaj pierwszy taki full arcik fajny. Ok, Paradox Rift. Lecimy, nie śpimy. Nie śpimy. I tak, widzowie, ja dopiero wracam tutaj do śledzenia tych kart Pokémon. Dopiero, wiecie, powracam. Po dość długiej przerwie, bo bardzo ciekawe odcinki, które oglądaliście w ostatnim czasie, były to odcinki, które były nagrane dużo wcześniej, nawet chyba miesiąc wcześniej było to wszystko nagrane. Nawet paczki z Halloween, one też były bardzo długo wcześniej nagrane. Golbat, Durant. Goldengo i X. Wiem, że dużo osób poszukuje tej karty. Jest to karta grywalna w Pokémon TCG. Wiem, że dużo osób szuka. Także no, jeśli ktoś szuka nadal, może się oczywiście do mnie odezwać. Gdzieś tam właśnie, kurczę, Goldengo. I wiem, że jeszcze jest chyba full art, jeśli chodzi o tego Pokémona. Tulip, Dondozo i... Może dzisiaj poleci. I Weltal też spoko. Jego i Weltala wydropiłem chyba, co pamiętam, w boosterach z Celebration z okazji 25-lecia Pokémonów. Lary, Yamask i Technoradar i kurde, co tutaj widzowie poleciało grubego? No to ja nie mam pojęcia. Kodzik, możecie sobie ściągnąć tutaj kod QR. No powiem wam, że kurde, dropi. Że dropi ten Paradox Rift. O, ta karta mi się podoba. Właśnie jeśli chodzi o całkowity drop, no to tak, Cyclizar i ten Garbodobor jest spoko, nie? Ładnie to, ładnie te karty wyglądają, ale z tego co tak sobie podpatrzyłem na szybkiego przed odcinkiem, to wiem, że są lepsze karty tutaj w tym secie. Niki. Cenowo nie wiem, nie mam pojęcia. W ogóle też także stronę, ze strony, której korzystam dość często, jeśli chodzi właśnie o to, żeby sobie szybko znaleźć taką topkę price'ów z konkretnego setu. Przerobili mi ją całkowicie i nie mogłem się odnaleźć, żeby wiecie, tam posegregować, posortować właśnie tą topkę. Przerobili mi. Chiyu w rewersie, Watching, Latios też jest, o kurde. No to powiem wam, że Paradox Rift to taki troszkę topowy set. Lecimy dalej z kolejnym boosterem. Zostało nam jeszcze naprawdę bardzo mało. Około 10 boosterów, a może i mniej. Nakli. Co tutaj się kryje? Yamask, Spinda, Medicinal Energy i Fibas i Mela! Pierwsza trenerka tutaj z Paradoxa. Jak widzicie, centering całkowicie zepsuty. Popsuty ten centering w tej karcie, a szkoda. Tutaj góra jest troszkę wyżej, dół jest mega wysoko, co w tym momencie widzicie na ekranie. No niestety. No niestety, troszkę słabo, ale jest przynajmniej trenerka, tak? Mela. Ruda Mela. Dobra. Ja myślę, że jeszcze będzie będą takie minimum dwa dropy z tego. Mantykaj, Klaw. I Cyclizar. I tutaj będzie drop. Nie. Tivul w holo. Let's go dalej. Paradox. Nie wiem, kurczę, widzowie, powiem wam tak, że jeszcze mam do otworzenia. Na pewno będą odcinki z dwóch ATB-ków, ale nie, chyba sobie zrobimy osobno, wiecie. Bo tam są ATB-ki właśnie podzielone na Pokémony z przeszłości i z przyszłości. Więc jakiego ATB-ka byście chcieli właśnie na początek, możecie mi napisać w komentarzu, bo ja mam dwa. Oczywiście wszystkie praktycznie filmy powstają dzięki współpracy z naszym Pokeshopem, do którego was bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Zapraszam na początku tego odcinka, zapraszam także pod koniec tego odcinka. No bo pamiętajcie, że z kodem VOUCHER macie 5% rabatu na cały asortyment, więc warto jest z tego skorzystać. I no to tyle. Tyle, czekajcie, bo poczułem coś dziwnego w tej karcie. Ta karta jest taka szorstka. O kurde, jakiś chyba błąd w wydruku jest. Dobra, jak się tutaj nasze boostery prezentują? No jeszcze troszkę ich jest. Jeszcze sobie troszkę otworzymy, jeszcze poczekamy na jakiś fajny dropik, ale wy w ogóle chyba widzicie dropy tutaj po lewej stronie. No, takie krawędzie tylko z tych dropów widzicie. Dobra, Wimpot
I tutaj Morpeko. Ale piękny Morpeko. Dobra. Także tyle po prostu, widzicie. Paradox. Jeśli chodzi w ogóle o boostery Scarlet and Violet, jakby z całego dodatku, no to póki co Paradox Rift uważam osobiście, że są najładniejsze. O, Gobisopod EX. Także mamy kolejnego EX-a. Dużo tych EX-ów nam dzisiaj się wysypało na tym odcinku. Zobaczymy, no kurczę. Jeszcze do końca troszkę jest. Upa i uwaga, co my tutaj, proszę Państwa, mamy. Mamy Pansage, Snoran, Seamissy, Crobat, Rowran, Sidra, Parasol Lady, Deoxys po raz kolejny w wersji holo. Ależ to będzie długi odcinek. Chyba najprawdopodobniej nawet 15 minut tutaj oglądania jest dla Was. Okej. Okay. Magby, Flamigo, Norman, Sicklizard, Gliscor, Lokix, Volcanion i energia wodna. Jak to dobrze, że w tym secie chyba nie ma Charizardów. Czekajcie, Paradoxie nie może być Charizardów. Lepard, Minior, Simipur, Zebstrika, Ferocet wersji, Miltank, Tinglu. I na końcu mamy Last Pack Magic. I tutaj będzie drop. Tak sobie patrzę, w tym momencie ma dropy. Sporo EX-ów dzisiaj poleciało. Oj, sporo tych EX-ów poleciało. Dobra, Porygon, Oricorio. No i tutaj, proszę Państwa, otwieramy i sprawdzamy. I chyba najprawdopodobniej nie ma nic. Lokix w wersji holo. Taki drop na sam koniec dostaliśmy. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszego Paradoxa, to tyle, jeśli chodzi o Booster Box z Paradox Rift. Wy wyczekujcie kolejnych odcinków, ponieważ będą jeszcze te beki, będą jeszcze jakieś blistery tutaj przez następne tygodnie z Paradoxa. Będziemy męczyć, będziemy starali się wydropić jak najlepszą kartę z tego setu. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dajcie mi też znać w komentarzach, jak wasze dropy z Paradoxa, bo jestem ciekaw. I to tyle, trzymajcie się ciepło, cześć!